tłumie ludzi, którzy pojawili się w niedzielę przy kościele świętego Kazimierza Królewicza, jeszcze nigdy nie odmieniano na tak wiele sposobów słów wojna, Ukraina, solidarność, pomoc. Po raz pierwszy na ludowym jarmarku cieszącym się w Suwałkach ogromną popularnością nad głowami ludzi powiewała niebiesko-żółta flaga, a wśród odwiedzających słychać było język naszych sąsiadów, ale też wymowną ciszę, jaka zapadła ku czci ginących bohaterów, których żony, matki, dzieci znajdują w Polsce schronienie. Iryna Popowa, znana w mieście choreografka, reżyserka, choć stanęła z uchodźcami na scenie, nie była w stanie powiedzieć nic ponad słowa: Suwalczanie, bardzo wam dziękuję. Kaziuka 2022 oficjalnie otworzyli przedstawiciele lokalnych władz. Szanowni Państwo, witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że możemy przy tej pięknej pogodzie po raz kolejny obchodzić suwalskiego Kaziuka. Wracamy z suwalskim Kaziukiem po rocznej przerwie. Spowodowany pandemią, koronawirusem w ubiegłym roku nie odbył się i chciałbym w tym miejscu w imieniu suwalskiego samorządu bardzo serdecznie podziękować parafii pod wezwaniem Kazimierza Królewicza. Tutaj jest ksiądz prałat Lech Łuba, który rozpoczynał 22 lata temu całe to przedsięwzięcie i fajnie, że wracamy z tym wydarzeniem. Wracamy po to, żeby wrócić do tradycji, do naszych korzeni, do naszej kultury. Tutaj na pograniczu polsko-litewskim, a Kaziuk Wileński, wiemy, że to długoletnia tradycja, długoletnia kultura. I my tutaj na kresach Polski mamy bardzo silne związki. Mamy bardzo silne związki z Litwą, ale również i z Ukrainą. I szczególnie teraz, w tym trudnym okresie, w okresie wojny, solidaryzujemy się z narodem ukraińskim, wspieramy ten naród ukraiński, pomagamy narodowi ukraińskiemu, przyjmujemy pod swoje dachy uchodźców wojennych i chciałbym również w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować suwalczanom, organizacjom, również parafiom suwalskim za włączenie się do tej akcji niesienia pomocy naszym braciom w Ukrainie. Szanowni Państwo, chciałbym również tutaj zachęcić do tego, żebyśmy solidaryzowali się nadal z tym narodem i tworzyli w Suwałkach jak najlepsze warunki do pobytu. Nie wiadomo, jak długo te osoby, które przybyły tutaj w ostatnich dniach, będą przebywały, ale stwórzmy wszystko, żeby czuli się u nas jak najlepiej, a ci, którzy zdecydują się, żeby zostać, włączmy do społeczności naszego miasta, tak jak przyjmujemy zawsze gościa czy naszych braci. O jedność i pomoc prosił również poseł Jarosław Zieliński. Bądźmy razem, bo to naprawdę chwile trudne dla wszystkich. Ksiądz Lech Łuba podczas kazania w kościele, podczas mszy świętej, pięknie związał to wszystko, co dzisiaj przeżywamy, z tym, co dotyczy sytuacji na Ukrainie. Związał pewną cechę postawy Kazimierza Królewicza, patrona parafii, z tym, co dzisiaj jest potrzebne Ukraińcom, a więc z tą pomocą, której oni oczekują, z tą solidarnością, która jest tak bardzo ważna i właśnie trzeba dzisiaj za to wszystko Polakom w całej Polsce, także innym narodom, państwom, ale szczególnie Polakom i tu w Suwałkach i na Suwalszczyźnie dziękować, bo tylko wspólna pomoc może ulżyć temu trudnemu, tragicznemu losowi Ukraińców, którzy walczą dzisiaj za swoją i naszą wolność. Polska jest znana z tego, że walczyła za wolność waszą i naszą przez wieki. Czy to pod Wiedniem, czy podczas wojny polsko-bolszewickiej na przedpolach Warszawy 1920 roku. Dzisiaj walczą o swoją i naszą wolność Ukraińcy, bo sobie wyobraźmy, co by było, gdyby neoimperializm rosyjski Putina doprowadził do jednak całkowitego podporządkowania i zajęcia Ukrainy. Pewnie jego zamiary, jego apetyty by szły dalej. Tu można przypomnieć
prorocze niestety słowa świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który w 2008 roku w Tbilisi powiedział, że dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, potem kraje bałtyckie, a następnie może przyjdzie czas i na mój kraj, na Polskę. Bądźmy świadomi tego, że te słowa naprawdę są realnym odczytaniem zamysłów rosyjskiego imperializmu, które chce odbudować, czy to Rosję Wielką, czy Związek Sowiecki, i to się dzieje na naszych oczach, więc musimy być razem z Ukraińcami, z naszymi braćmi, tak to można rzeczywiście powiedzieć, i nieść im wszelkiego rodzaju pomoc. Na Kaziuku nie mogło zabraknąć księdza Lecha Łuby, który ponad 20 lat temu przeniósł wileńską tradycję do swojej parafii i od tego czasu zawsze dokładał starań, by kaziukowy jarmark ukorzenił się w społecznym i kulturalnym życiu miasta. Podczas tegorocznej edycji również on przypomniał o postawie patrona parafii współorganizującej jarmark i mówił o chrześcijańskich powinnościach wobec drugiego człowieka. Cieszymy się bardzo, że cudowna pogoda. Jeszcze takiej pogody nie było. 22 razy, nie, 21, bo jeden kaziuk był pandemiczny, czyli go nie było w ogóle. Takiej pogody nie było jeszcze, takiej pięknej pogody, bo zawsze wiało, padało. Tutaj ta ulica Patli była założona śniegiem, nieraz trzeba całą noc było odśnieżać, żeby mogły tu stragany stanąć. Także Bogu dzięki za to, że wracamy do tej tradycji, bo to jest cudowna rzecz, tradycja, to jest święta rzecz. A jeżeli święta, to świętość trzeba nie tylko szanować, ale trzeba czcić i trzeba taką świętością żyć. My owszem, potrzebujemy wielu rzeczy, ale potrzebujemy także tej rozrywki ludowej, kulturalnej. Oczywiście ta rozrywka ma miejsce w atmosferze Wielkiego Postu, więc trochę ograniczona jest, no ale nade wszystko ma ona miejsce w atmosferze właśnie wojny, tej wojny na Ukrainie, co jest, mówiąc językiem poety, bólem bólów. Także to jest straszne, no ale co zrobić? No jesteśmy z tymi ludźmi obecni na różne sposoby poprzez to, że otwieramy się na nie tylko poprzez modlitwę, nie tylko poprzez post, ale także poprzez jałmużnę, więc otwieramy nasze serca, otwieramy nasze portfele, nasze mieszkania, otwieramy, to jest cudowne. Zobaczcie, kochani, nawet papież Franciszek pochwalił nas Polaków, że jesteśmy tutaj tak bardzo obecni, że jesteśmy tak bardzo i chrześcijańscy, i ludzcy, proszę Państwa, że tym ludziom, tym matkom samotnym, tym małym dzieciom pomagamy na tyle, na ile możemy, a jest to pomoc naprawdę bardzo, bardzo potrzebna. Widziałem te młode Ukrainki, rozmawiałem z nimi. Po nich nie widać, żeby one uciekły z wojny. One tutaj się u nas czują i szczęśliwe, i radosne, i bezpieczne, i zabezpieczone, no właśnie w ten sposób taki ekonomiczny, że mają co jeść, że mają gdzie mieszkać, że jest im ciepło, że po prostu czują się jak u siebie w domu. To jest właśnie cudowne. Za to Bogu, suwalczanom i nam wszystkim niech będą dzięki. Oczywiście pamiętajmy, żeby to nie była tylko emocja, żeby nie było tylko takie uniesienie w chwili, ale żeby to była postawa, bo takiej postawy potrzeba, takiej postawy otwarcia na drugiego człowieka. Byłem głodny, a daliście mi jeść. Właśnie poprzez Ukrainkę, poprzez małe to dziecko. Chrystus do nas mówi, jestem głodny, daj mi jeść, jestem nagi, przyodziej mnie, jest mi zimno. Jest mi zimno, ogrzej mnie. My to czynimy. Jeszcze raz podkreślam, Bogu niech będą dzięki, a święty Kazimierz Królewicz, ten popularny ludowy Kaziuk, niechaj się wstawia za nami, ten, który był otwarty na potrzeby biednych, który był tak bardzo miłosierny, właśnie dzisiaj on staje przed nami suwalczanami, przed nami Polakami i mówi nam, byśmy się otwierali, tak jak on się otwierał wieków temu kilka, tak my dzisiaj się otwieramy, bo on jest nie tylko postacią historyczną, tylko tym, do którego modlimy się, ale tym, na którego patrzymy i z którego bierzemy wzór. A jest to wzór bardzo prosty i bardzo, że tak powiem, dostępny, bo być otwartym dla drugiego człowieka. Po tym poznaję was, że jesteście moimi uczniami, jeżeli jedni ku drugim już mieć będziecie. Na barwnych straganach, jak zawsze, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Prawdziwy raj miały dzieci, które nie mogły oderwać oczu od straganów pełnych słodkości, barwnych zabawek, baloników, wiatraczków, cukrowej waty. Dorośli mogli wybierać wśród ogromnej ilości rękodzieła. Serwetki, obrusy, obrazy, ikony, wyroby z wosku, wikliny, piękne wielkanocne palmy. Nie brakowało również tradycyjnych wyrobów. Stoiska uginały się pod ciężarem miodów, kiełbas, regionalnych wędzonek, serów.
chętni mogli spróbować jagnięciny, ale też tradycyjnego rozgrzewającego bigosu. Ze sceny atmosferę umilały zespoły ludowe, między innymi Suwalski Ancyjas, ale też Pogranicze i Przeroślaki. Warto dodać, że już w najbliższy czwartek lokalni artyści staną na scenie Suwalskiego Ośrodka Kultury, by dać wyraz solidarności suwalczan skrzywdzonymi przez wojnę obywatelami Ukrainy. Zapraszamy na koncert charytatywny 10 marca o 19 godzinie do Suwalskiego Ośrodku Kultury. Wszystkie pieniądze sprzedaży biletów i rzucanych do puszki będą przeznaczone na pomoc dla Ukrainy. Zapraszamy. Podczas koncertu zobaczymy tradycyjne tańce ukraińskie. W warstwie muzycznej pojawią się zarówno pieśni ludowe, jak i współczesne przeboje ukraińskie. W specjalnym programie zatytułowanym Od serca do serca wystąpią zespół Wyszywanka, Suwalskie Starszaki, zespół taneczny Srebrne Pierwiosnki, studio piosenki Beciaki i studio tańca Radość.